nabrania oczek na druty z żyłką ja nabrałam 130 oczek plus jedno na połączenie oczek w okrąg. Rozkładam je teraz równo na całej długości drutów, tak żeby mogła zamknąć okrążenie. Po prawej stronie jest nitka początkowa i nitka, którą będziemy przerabiać nasz kołnierzyk. I teraz łączymy obie części okrąg. Przekładamy oczko pierwsze, które nabierałyśmy, z lewego drutu na prawy i zdejmujemy nad nim ostatnie oczko. Po czym to oczko wraca na drut lewy i teraz możemy nitką początkową zaciągnąć tak, żeby nie powstała nam dziura. Teraz możemy już rozpocząć przerabianie pierwszego rzędu. Ja pokażę, zaczynamy w tym miejscu, więc musimy zacząć od dwóch oczek prawych. Pozostałe oczka w tym pierwszym rzędzie będą to oczka lewe. Zaznaczymy sobie markerami tą przestrzeń, w której będziemy formować te pionowe pasy. Więc zakładamy marker, żeby wiedzieć, gdzie kończymy i zaczynamy okrążenie. Przerabiamy dwa oczka na prawo z przodu pętelki. Zakładamy drugi marker i teraz przerabiamy całe okrążenie na lewo. Pierwsze okrążenie możemy przerabiać za przednią ścianką oczka. Przerabiamy oczkami lewymi całe okrążenie, aż dojdziemy do markera. Zakończyłam pierwsze okrążenie, w którym rozpoczęłam od dwóch oczek prawych, pomiędzy markerami się znajdują i reszta to są oczka lewe do samego końca. Rozpoczynam okrążenie drugie, przekładam marker i przerabiam dwa oczka pomiędzy markerami na prawo z przodu pętelek. Przekładam marker, przerabiam resztę oczek na lewo, tym razem już z tyłu pętelki, czyli wkuwam się drutem od tyłu i zabieram nitkę w dół, po to, żeby oczka nie wyszły nam skrzyżowane. W okrążeniu przerabiamy za tylną ścianką pętelki. Nitka jest z przodu, a wkuwamy się od tyłu w pętelkę. I tak same oczka lewe w drugim okrążeniu, aż dojdziemy do markera. Trzecie okrążenie przerabiamy tak samo jak okrążenie drugie. Przekładamy marker, przerabiamy pierwsze dwa oczka pomiędzy markerami na prawo. Przekładamy drugi marker i resztę oczek przerabiamy na lewo do końca za tylną ścianką oczka. Same oczka lewe do markera. Jesteśmy po przerobieniu pierwszych trzech rzędów schematu. Zaczynamy z tej linii. Tutaj mamy nasz zielony marker. I rozpoczynałyśmy od dwóch oczek prawych. I dalej do końca, do markera, kontynuowałyśmy samymi oczkami lewymi. I tak samo w rzędzie drugim i trzecim. W rzędzie czwartym następuje zmiana wzoru. Po dwóch oczkach prawych wykonujemy dwa oczka lewe, a później już do końca same oczka prawe, pamiętając, żeby dwa oczka przed markerem, przed tym zielonym markerem, przerobić również na lewo. Zaczynamy więc
kolejne okrążenie będziemy też przesuwać markery w tym rzędzie. Przełożyłam marker już na prawy drut i teraz pierwsze dwa oczka rzędu trzeciego przerabiam na prawo z przodu pętelek. Teraz zdejmuję na chwilę marker i następne dwa oczka przerabiam na lewo. Teraz zakładam z powrotem marker i następne oczka będę przerabiała na prawo. Mogę w tym rzędzie przerabiać je z tyłu pętelki. Przerabiamy oczka prawe przez całe okrążenie, pamiętając, żeby dwa ostatnie oczka przed markerem przerobić na lewo. Kończę już czwarte okrążenie. Jestem dwa oczka przed markerem, czyli dokładnie w tym miejscu i wypada mi wykonać dwa oczka lewe teraz. Z tyłu pętelek, jedno lewe, drugie lewe i przełożyć marker tak, żeby zaznaczyć sobie ten klin, że już przerabiamy go inaczej. Więc przekładam sobie teraz marker. Mogę już nie przekładać oczek, tylko zapiąć go, żeby oddzielić oczka prawe od oczek lewych, czyli to, co robimy dookoła od tego klinu trójkątnego z przodu. I teraz możemy zacząć już okrążenie następne, czyli okrążenie piąte, które przerabiamy tak samo jak oczka przebiegają. Nic się tutaj nie zmienia, czyli nad oczkami prawymi oczka prawe, tu będą dwa, teraz dwa oczka lewe, przekładamy marker i dalej już oczka prawe, z przodu pętelek tym razem, bo tak nam się układają oczka. Na prawo, aż do markera. I za chwilę spotkamy się przy zielonym markerze. Zakończyłam już rząd piąty. Oczkami prawymi do zielonego markera i teraz jesteśmy w rzędzie szóstym. W rzędzie szóstym i co każdy szósty rząd, czyli dalej w 12, w 18 i w 24 będziemy wykonywać zmniejszanie liczby oczek, czyli zwężanie naszego kołnierza. Co szóstym rzędzie. Więc w szóstym rzędzie na oczkach prawych będziemy wykonywać redukcję liczby oczek. Tutaj w tym klinie nic się nie dzieje, będziemy to robić na obwodzie. I rozpoczynamy szóste okrążenie. Przekładamy marker i przerabiamy między markerami oczka tak, jak one się nam układają. Czyli nad lewymi oczka lewe, tu będą dwa lewe. Dalej przerabiamy dwa oczka prawe, to jest środek naszego kołnierza i dalej znowu oczka lewe. I dochodzimy do markera, przekładamy drugi marker, który zaznacza nam koniec klina. Teraz przerabiamy 13 oczek prawych.
a każde 14 i 15 oczko przerabiamy razem na prawo. I tak do końca okrążenia. Rozpoczynamy okrążenie siódme. Jesteśmy w tym miejscu, więc będziemy w tym rzędzie również przesuwać markery. Tam, gdzie mamy schodek, musimy przesunąć marker, ale robimy to na początku tutaj najpierw, a później pod koniec okrążenia w tym miejscu. Jesteśmy teraz dosłownie w tym miejscu, tu jest marker i mamy do wykonania dwa oczka lewe, później do końca i przesuniemy sobie dalej ten marker. Przekładamy, na razie marker nie przesuwamy go, przerabiamy oczka tak jak przebiegają, czyli dwa lewe, tak jak nam się układają, dwa lewe, później są dwa prawe, dwa lewe, i teraz będziemy przesuwać marker po tej stronie. Przerabiamy teraz dwa oczka prawe i przekładamy marker, czyli jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Stąd przełożyłyśmy marker tutaj. Dalej przerabiamy same oczka lewe, pamiętając o tym, żeby tutaj dwa oczka przed markerem przerobić na prawo i przesunąć marker za te oczka. Więc teraz przerabiamy oczka lewe przez prawie całe okrążenie. Z przodu pętelek możemy to zrobić, bo tak nam się układają oczka. Lewe oczka do dwóch oczek przed zielonym markerem. I ostatnie dwa oczka przed zielonym markerem przerabiamy na prawo. I kończymy rząd siódmy. Jesteśmy dwa oczka przed zielonym, czy też niebieskim, jak to teraz na niego patrzę, markerem, od którego zaczynamy rząd. Przerabiamy te dwa ostatnie oczka przed markerem na prawo. Tak jak to wynika ze schematu. I teraz przesuwamy ten marker, czyli od tego momentu początek rzędu i ten klin nam się przesuwa o dwa oczka w prawo. I dalej przerabiamy dwa rzędy, ósmy i dziewiąty, tak jak oczka przebiegają. Czyli nic już tutaj nie zmieniamy. Dalej do następnego markera mamy do przerobienia dwa oczka lewe, dwa oczka prawe. Dalej dwa oczka lewe, dwa oczka prawe, przekładamy marker i dalej mamy oczka lewe i tak jak one przebiegają, przerabiamy oczka lewe aż do zielonego, zielono-niebieskiego markera. I tak samo rząd kolejny. Tak jak oczka przebiegają, tak dwa rzędy kolejne, ósmy i dziewiąty, przerabiamy bez zmian. Rozpoczynamy rząd dziesiąty, okrążenie dziesiąte. Ta kreska zielona symbolizuje nam to, że musimy tutaj przesunąć marker. Zaczynamy zawsze od przesuwania tego markera, więc wszystko pomiędzy markerami przerabiamy tak, jak oczka przebiegają. Czyli tutaj mamy dwa prawe, później dwa lewe, dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe, i zdejmujemy marker. Teraz przerabiamy dwa oczka na lewo, czyli tak jak one przebiegają, dwa oczka na lewo. Przekładamy teraz marker za te oczka przerobione na lewo i resztę oczek przerabiamy na prawo, czyli zmieniamy wzór. Teraz będą trzy rzędy
oczek prawych, ale do dwóch oczek przed markerem, żebyśmy mogły później dwa oczka przed markerem przerobić na lewo i przesunąć sobie marker. Czyli przerabiamy teraz wszystkie oczka na prawo z tyłu pętelek, oprócz dwóch ostatnich przed zielono-niebieskim markerem, które przerabiamy na lewo. Dwa oczka przed markerem w 10 rzędzie przerabiamy na lewo. I przepinamy marker za te dwa oczka przerobione na lewo, powiększając nasz klin środkowy. Tak to wygląda. I teraz przerabiamy rząd 11, tak jak oczka przebiegają zarówno pomiędzy markerami, jak i okrążenie. Tak jak się układają, tak przerabiamy prawe oczka na prawo, a lewe na lewo, aż do markera. Rozpoczynamy teraz okrążenie 12 i tutaj strzałkami zaznaczyłam co szóste okrążenie, tam gdzie będziemy wykonywać zmniejszanie liczby oczek. Zawsze przypada to na ostatni rząd prawych oczek robionych dookoła. Czyli tutaj mamy oczka prawe, tutaj mamy trzy rzędy oczek lewych i znowu na ostatni rząd oczek prawych zawsze przypada zamykanie oczek. To będzie nasze drugie zamykanie. Przekładamy sobie marker i przerabiamy pomiędzy markerami oczka, tak jak one przebiegają. Czyli mamy dwa oczka lewe, dwa oczka prawe, dwa oczka lewe, dwa oczka prawe, dwa lewe, dwa prawe i dwa lewe. Przerabiamy 11 oczek prawych, a każde 12 i 13 przerabiamy razem na prawo. Teraz następuje rząd 13. Każdy rząd podkreślony sygnalizuje nam, że mamy przesunąć marker o dwa oczka do przodu, a tutaj na końcu o dwa oczka do tyłu. Więc zaczynamy. Ten zielono-niebieski przekładamy na końcu okrążenia i teraz pomiędzy markerami przerabiamy oczka tak, jak one przebiegają i tak będziemy robić w każdym rzędzie. Teraz zdejmujemy marker i przerabiamy jeszcze dwa oczka, tak jak one nam się układają, czyli mamy tutaj dwa prawe.
zakładamy marker i resztę oczek przerabiamy na lewo według schematu rzędu 13. Zaczynamy kolejno 3 rzędy oczek lewych do momentu, aż dojdziemy do dwóch przedostatnich oczek przed zielono-niebieskim markerem i te oczka również przerobimy na prawo, tak żeby tych klinów pionowych nam stopniowo przybywało. Więc teraz na lewo pierwszy rząd, zmieniamy ściek na lewy. Kończymy rząd 13 oczek lewych, 2 oczka przed markerem i przerabiamy je na prawo. I teraz możemy przerzucić marker za te 2 przerobione na prawo oczka i od tej pory te 2 oczka już wliczają nam się w ten klin trójkątny. I dalej przerabiamy 2 rzędy tak jak oczka przebiegają, czyli rząd 14 i rząd 15 i później będzie trzeba pamiętać, żeby znowu co trzeci rząd przesunąć marker tutaj i tutaj. I później w 18 rzędzie będziemy znowu wykonywać kolejne zamykanie oczek. Właśnie jestem z robótką przed rozpoczęciem 18 rzędu. Nie przerażajcie się, że nagle moja robótka zmieniła samoistnie kolor z niebieskiego na ekry. Tak się nie stało. Ta niebieska musiała być wcześniej skończona, bo była robiona na prezent i trzeba było dotrzymać terminu. Natomiast ta obecna jest robiona z tego samego rodzaju włóczki, tylko w innym kolorze. Może nawet będzie lepiej widać oczka. I teraz jesteśmy przed rzędem 18, w którym zgodnie ze schematem będziemy ujmować oczka. Teraz zgodnie ze schematem w rzędzie 18 przypada redukcja liczby oczek, czyli pomiędzy markerami przerabiamy oczka tak jak one przebiegają, a później na obwodzie przerabiamy 11 oczek prawych i każde 12 i 13 przerabiamy razem na prawo. I tak postępujemy do końca rzędu. Znowu 11 oczek prawych i każde 12 i 13 przerabiamy razem na prawo. W rzędzie 18 zredukujemy 7 oczek. W rzędzie 6 było to 8 oczek, w rzędzie 12 też 8. W rzędzie 18 i 24 będziemy redukować po 7 oczek. Dalej w rzędzie 19 będzie znowu przesunięcie markera, jak to jest co trzeci rząd, z tej strony i na końcu później rzędu. I później spotkamy się w rzędzie 24, gdzie znowu będziemy redukować liczbę oczek. Po zakończeniu rzędu 23 mam już wykonane 4 żeberka. Teraz jestem w rzędzie 24, gdzie będzie kolejna redukcja oczek. Tym razem na obwodzie zamkniemy ich 7. Przerabiamy zatem w klinie oczka tak jak one przebiegają do momentu, kiedy dojdziemy do tego markera. Później przerabiamy 9 oczek na prawo i każde 10 i 11 przerabiamy razem również na prawo i tak do końca obwodu do niebieskiego markera. Czyli jeszcze raz przerabiamy 9 oczek prawych i każde 10 i 11 przerabiamy razem na prawo. I tak do końca rzędu. Po zakończeniu rzędu 24 jesteśmy mniej więcej na takim etapie pracy naszego kołnierza. Mamy wykonane 4 żeberka. Mamy do wykonania ich jeszcze 5. Dalej zostawię Was już same. Mam nadzieję, że po przerobieniu tych 24 rzędów zrozumiałyście, jak wygląda schemat zmiany tych oczek z prawych na lewe i jak formować ten właśnie trójkątny klin, który jest bardzo charakterystyczny dla tego typu otulacza na szyję.
Teraz będzie interesowało nas to, w których rzędach i ile oczek zamykać, żeby stopniowo nasz otulacz zbliżał się do szyi, czyli do wyrabiania golfa. I to, co już zrobiłyśmy, to w rzędzie 6, 12, 18 i 24 zredukowałyśmy już pewną liczbę oczek. Ja sobie tutaj określiłam liczbę oczek zamykanych w każdym z tych rzędów. Jest 9 zamykań, więc będzie 9 żeberek w moim otulaczu. W pierwszym rzędzie zamknęłyśmy 8 oczek, czyli 13 oczek prawych przerabiałyśmy, później każde 14 i 15 było przerabiane razem na prawo. W rzędzie 12 również 8 oczek zamykałyśmy, 11 oczek prawych było przerabianych, każde 12 i 13 było przerabiane razem na prawo. W rzędzie 18 było identycznie tak samo jak w rzędzie 12. W rzędzie 24 zamykałyśmy również 7 oczek, przerabiałyśmy 9 oczek prawych, każde 10 i 11 było przerabiane razem. I dalej zaznaczyłam Wam, w których rzędach następuje zmniejszanie liczby oczek, czyli zamykanie oczek, redukcja, ile tych oczek w każdym z tych rzędów zamykamy i na podstawie tego obliczamy sobie mniej więcej, ile oczek prawych powinniśmy wykonać i które oczka przerabiać razem. Ja sobie zawsze w tym 29 rzędzie, na przykład przed 30 jak jestem, obliczam liczbę oczek, którą mam od markera do markera właśnie w tym obwodzie. Obliczam tą liczbę oczek, dzielę ją przy tym przypadku na 6, bo chcę zamykać 6 oczek i wychodzi mi liczba, którą powinnam, liczba oczek, którą powinnam przerobić i które oczka przerabiamy razem. Zaraz to sobie razem obliczę. Oczywiście nie musicie robić tutaj już tych obliczeń. Jeżeli chcecie, żeby Wasz otulacz miał właśnie 9 żeberek, to w tych rzędach należy zredukować liczbę oczek. Mniej więcej to tak się równomiernie rozkłada. Już to wypraktykowałam na kilku takich kołnierzykach. Więc rozpiszę Wam do końca tą tabelkę i ona będzie do pobrania w linkach w komentarzach, tak samo jak ten schemat. Jestem już ze swoją robótką przed rozpoczęciem 54 rzędu, w którym będzie przypadało ostatnie redukowanie oczek. Wykonałam już 9 żeberek. To ostatnie jest już bardzo malutkie, a ten klin już bardzo obszerny. Teraz w tym okrążeniu będziemy go zamykać w golf, który już będzie wyglądał tak jak klin z przodu. Mam tutaj pomiędzy markerami już tylko 8 oczek i muszę teraz zamknąć taką liczbę oczek, żeby ładnie tutaj ułożył nam się wzór, 2 oczka prawe, 2 oczka lewe. Więc teraz popatrzę sobie, tu mam 2 oczka prawe, więc tutaj są 2 lewe, jest wszystko w porządku. I tutaj powinny być 2 oczka prawe, 2 oczka lewe, 2 oczka prawe. I tutaj przypadają 2 oczka lewe, ale tutaj mam lewe, więc mi się nie zgadza. Muszę te 2 oczka zredukować w tych 8 oczkach, tak żeby przypadało mi naprzemiennie 2 oczka prawe, 2 oczka lewe. Więc tutaj musicie się przyjrzeć, ile Wam oczek zostało i jak zamknąć tutaj to wszystko w ostatnim rzędzie. Ten wzór nam wybacza jakieś drobne błędy, 1-2 oczka w tą czy w tą stronę. Tylko musimy się tutaj zorientować, żeby dobrze nam wyszło zamykanie oczek przed samym golfem. Więc ja sobie tutaj przerobię te 2 oczka na prawo, te 2 oczka przerobię razem, te 2 oczka na prawo i te 2 oczka przerobię sobie razem. Na początku oczywiście przerabiamy od pomarańczowego markera do niebieskiego oczka, tak jak one przebiegają w rzędzie 54. Mam już w rzędzie 54 oczka w klinie. Teraz przekładam sobie marker i będę zamykać z tych 8 oczek 2. Oczka na prawo, 2 oczka razem na prawo,
dwa oczka prawe i jeszcze raz dwa oczka razem na prawo. Mam teraz pomiędzy markerami 6 oczek. Rozpoczynam rząd 55, już po zamknięciu oczek na obwodzie. Przerabiamy pomiędzy markerem pomarańczowym a niebieskim oczka, tak jak one przebiegają, jak zwykle. Dalej, po przerobieniu klina zdejmujemy marker niebieski i pomiędzy oczkami lewymi muszą przypadać oczka prawe, więc przerabiamy pierwsze dwa oczka na prawo, następne dwa oczka przerabiamy na lewo, z przodu pętelek w tym rzędzie i oczka przed ostatnim markerem na prawo. I możemy już zdjąć również pomarańczowy marker, dlatego że oczka już układają nam się dwa lewe, dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe, dwa lewe. Cały czas tak samo dookoła. I dalej już przypada nam przerabianie golfa, który wywiniemy sobie na zewnątrz. I otulacz na szyję będzie można zakończyć. Więc przerabiamy już prosto 2 na 2 dookoła nasz golf, aż osiągnie on odpowiednią długość umożliwiającą jego ładne wywinięcie na zewnątrz i który będzie tworzył odpowiednią wysokość już po wywinięciu, aby chronić naszą szyję przed zimnem. Właśnie zakończyłam przerabianie na okrągło golfa mojego otulacza. W obwodzie mam równo 76 oczek i od początku, odkąd zaczęłam przerabiać na okrągło, przerobiłam 9 cm ściągacza. Ładnie już da się go wywinąć na zewnątrz, tak żeby obejmował i grzał szyję. Z jednego motka 100-gramowego tej włóczki pozostało mi już niewiele nitki, na tyle, aby zakończyć, zamknąć oczka. I teraz musimy się zastanowić, czy chcemy mieć po stronie tej wywiniętej widoczne oczka prawe jako łańcuszek, czy oczka lewe, i wtedy podejmujemy decyzję, czy zamykamy wszystkie oczka na prawo, czy zamykamy na lewo. Ja będę za chwilę zamykała oczka na lewo, ponieważ chcę mieć po wywinięciu widoczny łańcuszek z prawych oczek. Rozpoczynamy. Staramy się zamykać oczka luźno, tak żeby nie ściągały nam mocno ściągacza, żeby on był w miarę elastyczny i przechodził nam łatwo przez głowę. Rozpoczynam zamykanie oczek, kuwam się pod dwie pętelki, nitka jest z przodu i przeciągam przez dwie pętelki, po czym oczko wraca z powrotem na lewy drut. I znowu to samo, pod dwa oczka, nitkę z przodu przeciągam przez dwa oczka i oczko wraca z powrotem na lewy drut. I tak cały czas, powoli, do końca okrążenia, aż na drucie zostanie nam tylko jedno oczko. Staramy się mocno nie zaciągać pętelek. Zamykamy oczka luźno. Na stronie prawej po wywinięciu będzie widoczny łańcuszkowy brzeg. Zamykanie. Mamy ostatnie oczko na drucie. Wyciągamy sobie dłuższą pętelkę. I odcinamy jakieś 50 cm nitki. Przewlekamy koniec przez ostatnią pętelkę. I to
dalej będziemy łączyć już igłą,